Przyjechałam tutaj z kolekcją pod tytułem Machu Picchu. No jest to kolekcja zainspirowana właśnie tym miastem, które się znajduje w Peru. I głównie kolekcja ma charakter taki bardzo orientalny. Motywem przewodnim są kwiaty, które występują na tkaninie w postaci druku oraz taka geometryzacja sylwetek w postaci takich powtarzających się plisowań. Jest to nawiązanie do architektury miasta. Jeżeli chodzi tutaj o całą imprezę w Radomiu, to bardzo mi się podoba przede wszystkim atmosfera, jaka tutaj panuje. Wszyscy są sympatyczni, mili, nikt nie patrzy spod oka, także z organizacją może niekoniecznie było tak super, ale to dlatego, że jest pierwszy raz taka impreza organizowana i to się absolutnie wybacza. Także naprawdę fajnie. Jestem zadowolona i bardzo się cieszę, że mnie tak jury doceniło. Czy spodziewałaś się właśnie tego wyróżnienia, pierwszego miejsca? No nie wiem, no chciałam wygrać po pierwsze. Nie wiem, czy się spodziewałam. Nie miałam takiego nastawienia strasznego, że ojej, muszę wygrać, ale wiedziałam, że bym się bardzo ucieszyła, bo na pewno no to jest nagroda 3000 zł, więc na pewno jest to jakieś wsparcie finansowe. Także bardzo się cieszę. A na co przeznaczysz nagrodę? No przede wszystkim na produkcję ubrań. Po prostu mam w planach zrobienie teraz paru fasonów rzeczy i wystawienia tego w showroomie. Także bardzo mi się przydadzą pieniądze, bardzo się cieszę. Dziękujemy pani Karolinie Marczuk. Złotym ostatnim.
We just want what we crave. Oh.
punkt. W związku z konkursem Fashion Show, serwis informacyjny co za dzień ogłosił plebiscyt na najciekawszą kolekcję. W plebiscycie wzięły udział wszystkie projekty, które zostały zgłoszone do konkursu. Plebiscyt trwał 14 dni. Znamy już wyniki, mam zaszczyt ogłosić w imieniu redakcji. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nagrodą główną w tym plebiscycie jest profesjonalna sesja zdjęciowa, którą ufundowała Fabryka Studio, a także serwis informacyjny co za dzień. Proszę Państwa, zdaniem internautów sumą 30,2% głosów najciekawszą kolekcję stworzyła pani Karolina Franke. Zapraszam. Gratulujemy. Przed chwilą skończyła się impreza, która rzeczywiście mnie zachwyciła. Impreza pierwsza edycja, mam nadzieję, że będą następne, bo i publiczność dopisała i myślę, że kolekcje, które się pojawiły, były bardzo interesujące. Pierwsze trzy miejsca bezapelacyjnie świetne. Poziom był wyrównany, reszta wcale nie odstawała, więc myślę, że kolejne spotkania w kolejnych latach mogą przynieść następne efekty, czyli ludzie, którzy nie dostali się w tym roku, dostaną nagrody. Bardzo się cieszę, że Szkoła Łódzka, bo ja mam sentyment, była górą. Natomiast myślę, że i nasza radomska szkoła ma duże szanse, więc czekamy w przyszłym roku na następne zgłoszenia.